Gdy ma się braci, życie jest pełne niespodzianek. A jak jeden z nich jest biedny, a drugi mega bogaty, zabawnych pranków nigdy brak. Ale się za wami stęskniłam. Dziś spotykamy się całą rodziną. Jak mogłam zapomnieć? Cześć, Matthew. Hej, przyjdziesz dzisiaj? Cześć, siostra. Pewnie, że przyjdę. Widzimy się. Pa! Siemka. Jeszcze jeden. Weź ulotkę. Wyprzedaż tylko dziś. Cześć, Dave. Masz plany na wieczór? Przyjdź do mnie, będą goście. Super, pewnie, będę tam. Witam, przesyłka. Hej, przecież nic nie zamawiałam. To na pewno dla ciebie. Dla mnie? Proszę podpisać. Okej. Ja podpiszę, oddawaj. Dzięki, miłego dnia. Cześć, siostra! Dave! Ty wariacie! Mam ci tyle do powiedzenia. O, co to? To tylko bogaty brat. Skoczył z prywatnego helikoptera, ale widowiskowo. Co tam? Wszystko dobrze? Chodź tu! Fajnie jest do siebie wrócić. Jak ci się udał ten skok? Mam to we krwi. Zamówmy pizzę. Świetny pomysł. Ja płacę. Jest w drodze. Pizza? A reszta? To napiwek za szybką dostawę. Dobra. O, pizza. Co jest? Już chyba nie trzeba nic zamawiać. Pepperoni! Pięknie pachnie. Smacznego! Dzięki! Rodzeństwo wspomina przeszłość. Ciągle gadają. Pamiętacie, jak w dzieciństwie cały czas was prankowałam? Mleko w plecaku, żartobliwe prezenty. Tak. Świetnie było, nie? Teraz my cię sprankujemy. Ashley mogłaby już nie wychodzić z tej wanny przy ulubionych piosenkach i maseczce na oczy. Chodźcie. Macie to? Ashley tak pochłania muzyka, że nie zwraca uwagi na tę wycieczkę. Ale ciężka. Gdzie jestem? Bogaty brat przeniósł Ashley do kawiarni. To dopiero dojrzały prank. Pa, siostra. Ashley smacznie śpi. Nie ma pojęcia, że bracia planują obudzić ją swoim prankiem. Serio? Nic? A, trudno. Pewnie ma zatyczki. Nic nie słyszy. Mam pomysł. Witam. Proszę, najgłośniejszy. Nadal z ciebie dzieciak. Muzyk rockowy, którego zatrudnił brat, dał radę obudzić śpiącą królewnę. Co to za hałas? Stop! Dave do nowego pranka musi mieć wodę. Ale niestety dziś mu jej zabrakło. Co teraz? Chyba mam pomysł. Ta smutna historia jest tak wzruszająca.
Chyba starczy. Gdy Ashley gra w gry, bracia spiskują przeciwko królowej pranków. Przyniosę. Poczekaj. Gdzie to jest? Pusto. Nie ma jajek. Ty nic nie umiesz. Tak się to robi. Oszalałeś? Kryj się! Hej, skarbie. Bracia znów się spotkali i planują więcej pranków na Ashley. Zamówcie, ja zaraz wracam. Nie udało się. To dziwne. Chwila. To musi zadziałać. Nie uwierzycie. Ups. Wow. Zmywam się. Siemka, mam pizzę. Super. Chcesz kawałek? A ty? Pewnie. Smacznego. Ta-da! Pyszny lukier. Ashley marzy o wygranej na loterii. Oczywiście bracia to wiedzą. Komu się poszczęści? Dowiemy się już teraz. Pierwszy numer to 3. Wow! Yay! Następny to 5. Super, dalej! Kolejny 4. Tak, i hej! Jestem bogata! Poznajmy zwycięzcę. Wiesz, co robić? Następny numer. Dave'a nie stać na drogie pranki, ale za to ma świetne pomysły. No i gotowe. Gdzie suszarka? Spieszę się. Dziś Ashley na pewno spóźni się do pracy. Dave! Matthew odpoczywa po spotkaniach biznesowych. Dziś zasnął czytając pierwszy rozdział. Dave też zasypia, przeglądając social media. Gdzie jestem? Pomocy! Teraz siedź w sejfie i przemyśl swoje zachowanie. Co jest? Masz nauczkę za prankowanie siostry! Podobały ci się pranki bogatego i biednego brata? Daj znać w komentarzach, czy prankujesz bliskich i jak ci idzie. Nie zapomnij zasubskrybować, zostawić lajka i dzwoneczka. Nie przegap innych ciekawych filmików od Wuhu Wow Motion.